Halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam. Z tej strony Kuba, a dzisiaj będziemy bawić się ogniem. Nie no, tak poważnie. Faktycznie to, co pozostaje, to właśnie to, że się z wami widzam. To, że po tej stronie mikrofonu znajduje się Kuba. Kłaniam się nisko. Będziemy się bawić właśnie ogniem. Jak ostrzega nas to ostrzeżenie, a więc bardzo dobre ostrzeżenie z tego ostrzeżenia, spełnia swoją rolę wzorowo. Ostrzeżenie właśnie mówi, o ile ostrzeżenie może mówić, nie ma aparatu mowy. Na ostrzeżeniu jest napisane, żebyśmy się nie bawili z ogniem. Ale będziemy robić coś zupełnie innego. Przedstawiam Państwu Tomorrow Corporations Presents Little Inferno. Gra? Czy może raczej program? Czy może raczej aplikacja? Cokolwiek to jest, jest o paleniu rzeczy w kominku. Różnych rzeczy, najróżniejszych, całkiem odrealnionych. Ale ogień jest całkiem realny. Wydaje charakterystyczne trzaskanie i jest taki ciepły. Mimo że jest na ekranie, to jest ciepły. I tak. To jest gra twórcy dosyć popularnej swego czasu gierki World of Goo, Kyla Gablera, o ile mnie pamięć nie myli. Więc jeśli ktoś kojarzył właśnie World of Goo, to pewnie zdaje sobie sprawę, że gra miała bardzo pokręcony klimat. Była taka bardzo specyficzna, rzekłbym nawet hipsterska. No ale, ale. To jak już mówiłem, gra traktuje o paleniu rzeczy. I co? Mamy taki kominek. I w tym kominku to jest w ogóle wprowadzenie do fabuły, jaka jest w tym świecie. To jest takie, że kominek jest takim odpowiednikiem przedmiotu takiego, na który jest hype na całym świecie, że prawda, coś jak iPhone, że o Boże, to wszystko wszyscy musimy to mieć, to jest takie piękne, cudowne. I wszyscy palą różne rzeczy. Kupują ten kominek, to się nazywa właśnie Little Inferno, Fireplace, coś takiego właśnie, że to jest taki markowy produkt. Mało tego, otrzymujemy katalogi, w których to katalogach zamawiamy rzeczy do palenia. Płacąc monetami, które uzyskujemy za spalanie właśnie rzeczy, płacimy za te przedmioty, one są nam dostarczane w paczuszkach. Paczuszki rozpakowujemy i palimy. Żeby nie być gołosłownym, budzik. Coś, co zawsze chciałem zrobić z budzikiem. Trzeba chwilę odczekać. A zaraz paczka zostanie dostarczona. Możemy to przyspieszać takimi karteczkami, które zdobywamy za kombosy. Czym są kombosy? To są kombinacje przedmiotów, które spalamy jednocześnie. Mamy takie krótkie nazwy, które nam mogą sugerować, na czym to może polegać. Czyli na przykład mamy Building Bricks, czyli jeśli spalimy cegły i jakieś tam drewniane klocki. No ale tak, mamy budzik. Ale to będzie mało, nie ma takiego rozmachu, więc damy jeszcze na przykład właśnie cegły. Z innych katalogów dam jeszcze na przykład... No na przykład niech będzie imitacja Meat Boya, poniekąd być może niektórym osobom znana. O! Klocki z Tetrisa, to było zawsze piekło dla mnie, bo nigdy nie leciały takie klocki, jakie chciałem. Dlatego też oddam je kremacji. Co tu jeszcze jest takiego przyjemnego? O! Snail Surprise, to w ogóle też jest... Lubię tą część tej gry, która polega na poczuciu humoru. Mamy taki, o, Snake Surprise. Twoi przyjaciele nigdy nie będą podejrzewać. Nie, nieważne. Chciałem się podjąć kalecznej próby tłumaczenia. Pewnie zobaczycie, co ja będę wam mówił, co tam jest w środku. No i paczuszki doszły. Budzik sobie tyka, jeszcze pewnie nie jest świadomy tego, co go czeka. Sobie pokładam cegły, bo się fajnie hajcą. Tu jest ten Meat Boy.
Niektóre przedmioty po prostu się palą, a inne mają jakieś ukryte, że tak powiem, właściwości. Co zresztą na przykład na przykładzie tego Snake'a, znaczy tego pudełka z niespodzianką pokażemy. No więc, no i mamy już jakieś tam przedmioty, prawda? W kominku. A teraz przejdźmy do procesu właściwego tej gry. O. No i przestał i krzyczał, oddał ten ostatni swój taki pawi krzyk. Łabędzi krzyk, pawi krzyk. W każdym razie ostatni krzyk w swoim życiu i umarł. I gdyby nie był budzikiem, to aż by mi się zrobiło go żal. I słyszycie te trzaskanie płomieni. To niemalże ciepło emitujące właśnie. Nie wiem, czy widzieliście, z tej puszki z niespodzianką właśnie wytrysnęły strzykawki z trucizną. Także, no, myślę, że faktycznie nazwa pudełko z niespodzianką jest tutaj trafna. W 100%. I tak właśnie, i... No naprawdę, trzeba mieć niezłe przebicie, żeby zrobić grę o paleniu rzeczy i tą grą, czy raczej aplikacją, czy raczej programem, przyciągnąć, no, dosyć wielu odbiorców. Naprawdę... Naprawdę... O! Kitty, pupu, plushie. A ja wiem, co to jest, ale nie będę się chwalić, bo wam to po prostu pokażę. Boże, jak ja kocham tą grę, to jest tyle możliwości. Mamy na przykład... Możemy wysadzić pudełko z białkiem. Takie rocket fuel, albo mamy na przykład... Game Bush. O! Szkoda, że nie ma tego psa, który tam się pojawiał w tej grze, który się strzelał do kaczek gdzieś tam chyba na Pegasusie. A to się w tym momencie dalej tam... jara. To jest właśnie przyjemne. Poświęcę się, wydam trochę ostatnią moją krwawicę na przyspieszenie dostawy. Pudełko z białkiem, to po prostu geniusz. Geniusz w czystej postaci. W ogóle to jeszcze nie jest nic takiego super epickiego. Tutaj na przykład możemy sobie przywołać... Gdzieżeż to było? O! Miniaturowy księżyc. Który ma taką specjalną właściwość, że przyciąga inne przedmioty, bo ma własną grawitację. Co jest piękne, naprawdę. O! To nie jest... Zaznaczam, to jest maskotka, ona tak naprawdę nie żyje. To nie jest krzywdzenie zwierząt. I tak dalej. Zacznijmy od drzewka. Są kaczki! To jest to! To jest to! No ale no, tak jak mówię, brakuje mi tego psa, który zawsze wyskakiwał, jak się nie trafiło. Jego nie lubiłem. Myślę, że nikt go nie lubił. Tego gnoja. O! O Boże! Nie! Ja wiedziałem, że to się stanie, ale... Nie. Po prostu nie. Jak jest... Ja nie wiem, to jest może fenomen tego programu polega na tym, że mogę spełnić swoje takie jakieś mroczne zapędy z dzieciństwa, gdzie chciałem obserwować, gdzie chciałem podpalać rzeczy, chciałem obserwować, jak płoną. Tu mogę dać upust swoim maniakalnym, takim wręcz powiedziałbym, psychodelicznym żądzom. Coś takiego myślę, żeby jeszcze z rozmachem zakończyć. Ale zrobimy może takie typowe ognisko. Czyli nakupujemy trochę tego. Trochę tego, to się fajnie hajczy. Gdzieś tu jeszcze widziałem... O, właśnie jeszcze z Tetrisa. Ponieważ... Taki mały bonusik, który w sumie odkryłem. Znaczy odkryłem, nie że ja coś odkryłem, ale... Taki miły gest. To są, jak może zauważyliście, właśnie bloczki z gry Tetris. To jest taka gra akcji, w ogóle strzelanina z perspektywy pierwszej osoby i tak dalej. No... Stare, ale bawi. To było w sumie do przewidzenia, ale... No więc tak, ustawiamy cegły. I zakończymy...
ten materiał wielkim ogniskiem. O Boże. No jak widzimy, fizyka tutaj działa dosyć dobrze. Możemy to wszystko przewracać, przesuwać. Ten księżyc zostawię na razie w schowku, bo on będzie przyciągać dużo rzeczy i nie będzie fajnego efektu. To jest piękne. Czy wy słyszycie trzaskanie, poetyckie trzaskanie płomyków? No, po prostu. Coś pięknego. Się rozmarzyłem. Piękna gra. No naprawdę polecam. Little Inferno. Gra. Czy może raczej aplikacja, czy może raczej program. W każdym razie coś, co na... Myślę, że warte jest pieniędzy. Ma specyficzny klimat bardzo. Wciąga, naprawdę. Jest coś takiego nieopisanego, takiego fenomenalnego. Coś, co ukryte jest w świadomości chyba każdego człowieka, przynajmniej gdzieś głęboko w mojej psychice. Że jak można coś palić, to nigdy nie mów nie. No. I tym oto miłym, ciepłym akcentem będę się z wami żegnał. Na razie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.